Hejo, 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 siema, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Niepopularny, a to jest Ship Graveyard Simulator 2. Otóż spotykamy się w tej giereczce dlatego, że po pierwsze ją mam, po drugie, bo miałem ochotę sobie coś porozwalać, pograć w jakąś taką giereczkę w tym stylu. Nie wiem, czy pamiętacie, ta giereczka była już kiedyś na kanale. Mamy w tym momencie do wyhaczenia tutaj kontrakty z dodatku i... Aha, dobra, okej, bo już myślałem, że tylko jeden kontrakt jest to na ten statek. Nie, tu mamy trzy kontrakty. Dobra, i teraz to wygląda tak, że bierzemy się za ten stateczek, Gasguber. Czy na pewno chcesz kupić ten statek? Tak. To jest jakby pierwszy statek z tych wielkich statków. To jest nowy dodateczek, który sobie kupiłem. I niszczalne przedmioty 539. Oj, coś się długo dostarcza ten statek. A, już się dostarczył, super. Tylko, że tam ilość przedmiotów niszczalnych wskoczyła do 22 tysięcy w pewnym momencie. No, fajnie. Fajnie, że tak powiem. Dobra, zobaczymy, z czym się to je, jak to wygląda. Statek wygląda na to, że jest podzielony w ogóle na dwie części. Przepraszam. Na chwilkę. Musiałem sobie wziąć i odchrząknąć troszkę głośniej, bo coś mi gardło zaczęło chwytać. Mam nadzieję, że to jednorazowo, aczkolwiek już czuję, że kolejny raz. No niestety. I niestety tak bywa w niektóre dni, że nic się na to nie poradzi. Chociaż może jakieś wokalerki, czy nie wiadomo co by pomogło. Dobra, nieważne jeśli o to chodzi. Lecimy z tutaj czyszczeniem sobie tego tereniku. Czyli zaczniemy tutaj od pozbierania jakichś takich śmieci, które tu nam leżą, nie? Żeby to nam nie zawadzało. A jednocześnie, żeby to wyglądało, że coś tutaj zrobiliśmy przynajmniej przez cały odcinek, nie? Także przynajmniej będzie między częściami tego statku wysprzątane, nie? No, aha, spoko. Ktoś tutaj miał w ogóle, czekajcie, czy ja dobrze widziałem, że ktoś tutaj miał rozłożone sobie krzesełko ze stoliczkiem? Zarąbisty patent. Chociaż z drugiej strony, no przydatny, biorąc pod uwagę, ile tutaj tego wszystkiego mamy zebrać, to takie siedzenie ze stoliczkiem, to krzesełka dwa ze stoliczkiem, to w sumie nie taki zły pomysł. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy pozbierane trochę plastiku, mamy pozbierane trochę rzeczów, jest giciorek. Tu ewidentnie... Dużo rzeczów do rozwalenia, ale jakby się za to zabrać inaczej. Najpierw się przejdźmy tutaj i sprawdźmy, co my tu mamy. Dobra, ewidentnie spód tego statku jest zawalony śmieciami, nie? Znowu. Zaszliśmy w kolejne miejsce i znowu kolejne śmieci. Dobra, tu ewidentnie nie ma za wiele w kontekście, no, śmieci, tak? Po odcinanie tych rurek. Dobrze kojarzę, że to będzie tym bożkom? Tak, i tutaj jak sobie odetniemy tą rureczkę, odetniemy ją tu, tu i tu. Pięknie. No to się wszystko sypie. Dobra, czyli jakbyśmy chcieli, to w ten sposób łatwo tutaj tych rur możemy się pozbyć. Dobra, gicior, to już wiemy, jak wygląda. Lecimy sobie na pięterka. Czekajcie, to jest szósteczka, dobrze pamiętam. Kunaj. Tak, dobra, rzut kunajem. Wow. No to wygląda wysoko. Dobra, tu staramy się nie zostać pokopani prądem. Tutaj znowu skrzyneczki pod napięciem. Na szczęście póki w to nie uderzam, to nie kopię prądem. I znowu skrzyneczki pod napięciem. Ale czy ja w skrzyneczki pod napięciem mogę też niszczyć, czy... Okej, okay, czyli skrzyneczek też nie mogę próbować niszczyć. Dobra. Ale tu mogę wyłączyć napięcie i cała ta ściana się wyłączy? Panie, to jednym tym wyłączyłem całość. Czego więcej chcieć? Dobra, tam z przodu widzę, że już są jakieś takie elementy chyba na dźwiga nawet do wzięcia, ale pewnie tu górę muszę najpierw rozwalić, żeby się tego pozbyć. No i tu jest bardzo duża przestrzeń. Dobra, skoro wyłączyliśmy ten prądzik... Tak troszkę na bezczela, bo nie chce mi się szukać wejścia. Pewnie jest 5 metrów obok mnie, ale po prostu mi się nie chce. Aha, i tu jest totalnie pusto. Gaz. Dobra, dobrze, że gazu nie rozwaliliśmy. Jakby gaz wystrzelił gdzieś w powietrze, to moglibyśmy stracić część itemsów, nie? Niestety tak to działa.
Dobra. Aha, bo to było przejście. No super, rozwaliłem sobie akurat jedyne, które było mi totalnie zbędne w rozwalaniu. O, był dźwięk taki, jakby coś się rozsypało. No ale dobra, tu mamy mnóstwo tego gazu, ale jak ten gaz cały gdzieś tutaj pozakręcać, nie? Bo to się te wszystkie kurki powinno zakręcać. No i tu jest ewidentnie pierwsza rzecz, którą można stąd wyciągnąć, ale żeby to wyciągnąć, no to musimy tam gdzieś u góry zrobić miejsce dla dźwigu. Dobra, no to sobie sprawdźmy teraz to. Nieodblokowane, czyli jak wezmę sobie teraz piąteczkę, popatrzę na dźwig, to mi wyświetla, że... Że co niby przeszkadza? Nie jest odblokowane, ale to, że tylko nie jest... czekaj, ta. Że mogę tak sobie to od razu podnieść? Że wystarczy, że tylko wytnę te? Tutaj, tutaj. Czekajcie. 3 i 4 i młoteczek. Nie, młotek w sumie był zbędny. No i co? I teraz wystarczy mi dźwig? Pięknie! No i już mamy pierwszą rzecz. Tu jest już kolejna, dobra, ale to będziemy musieli całą tu, już po te rzeczy, to musimy całą górę usunąć. To już tutaj nie ma tak fajnie. To już będzie trzeba wszystko, co jest wyżej, pousuwać. Dobra, przejdźmy się wyżej. Albo w sumie zanim pójdziemy wyżej, to weźmy, skorzystajmy z tego, że stąd widać sobie autko. To zrzucimy skrzyneczkę na autko. O, no i widzicie już tam jakieś żelazo, miedź, olej. Na żadną misję nic. Stal niskostopowa i metalowy regał jak na razie nam tylko wskoczył. No i tu mamy kolejną miejscówkę. O. Muzyczkę włączyłem swoją, bo nie wiem dlaczego nie odpala się mi żadna muzyczka w tej grze. Czy muszę znaleźć radio, czy coś? Prawdopodobnie tak. I o tym zapomniałem, gdzie ono jest i w ogóle jakie ono jest i tak dalej, więc po prostu włączyłem swoją. Ale tutaj głównie towarzyszy nam i tak dźwięk młota, a nie jakaś tam muzyka, więc nie ma co się tam przejmować. Dobra. Czyli tu też nic nie ma. Tu mogę co najwyżej wyleźć jeszcze wyżej, żeby się przekonać, że wyżej też nic nie ma. O nie, dobra, tu byłem w błędzie. Tu wyżej już jest sporo. Poza tym, że tu mamy ten dziób jakby, nie? Dobra, kunaj tam nie sięga, ale tu sięga. Tu się mogę złapać ładnie. No i dobra, i tu mamy już jakieś tam pierdółki do odblokowania. A co to jest? Okej. Nie odblokowano. Też mam, nie odblokowano, ale to chyba jest na cały ten przód. Użyj wciągarki, aby zdemontować. Już mogę? Serio? Czy nie? Aha, nie, dobra, bo to jest calusinki ten przód, demontaż całego tego przodu. To jeszcze nie, nie tak szybko. No ale jak to tutaj na ten moment wygląda? Dobra, no to tu mamy tą naszą górkę, to mamy wszystko. W sumie, czy tu coś mamy w ogóle tak na górze, czy tak... Chyba nie. Mam chyba po prostu opcję, że mogę to rozwalać, tak wiecie, piętro po piętrze, a mogę sobie zleźć na sam dół i po prostu podciąć temu dół i się całe zawali, nie? Jakbym to odciął gdzieś tutaj, tutaj i przywalił tu. Tadam. No to by było na tyle. Z tego najwyższego jakby miejsca tutaj. I skrzyneczka wraca. Mam problem w ogóle, bo tam jak wróciłem do gry i miałem wcześniej jakby jakiś tam poziom zbieractwa i tak dalej, to wróciłem do gry i nie mogłem niektórych skrzynek podnieść. Miałem takie what the heck, przecież kiedyś musiałem je zebrać, musiałem je tam dostarczyć i tak dalej. Dlaczego niby teraz nie mogę ich podnieść? No ale się nie dało, więc musiałem się po prostu na tym poddać i tyle. Dobra, więc sprawdzamy co jest gdzieś tam dalej. Tam się dostaliśmy, już tam byliśmy. Gicior. Tu. Dobra, tu są wielgachne rury. To ewidentnie będzie ciekawie. O, tu już jest coś ciekawego. Nieodblokowane, to jest dłużej. I to jest chyba wybuchowe. To wygląda fajno. To wygląda fajno. Oj, była zacinka. I to też jest odblokowanie. To też jest odblokowanie. A to w sumie skoro możemy to... Ej, nie tak, tak. Skoro możemy, to czemu nie? Odetnijmy to. Gdzieś jeszcze tutaj? Chyba nie. No to co? Dźwigu, bier.
Tu, żeby się tego pozbyć, no to musiałbym wziąć i poodcinać te elementy. To tu na razie nie. Tu się jeszcze nie będę z tym bawił. No i co my tu? Aha, i tu jest drugi taki element, czyli to jest symetrycznie. Mnóstwo rur. Mnóstwo rur. No tu nic ciekawego w sumie nie ma. No to, to jest wszystko jakby na tą część statku, nie? Tu jakby zero ciekawszych, lepszych łupów i tak dalej. Takie standardowe trochę rzeczy bym powiedział. Nic tutaj jakiegoś mega. Ale dam radę tak przeskoczyć, wiecie? Próbujemy. Gdzieś tam w pewnym momencie chciał się złapać, ale zgubił ten. Zgubił tego kunaja. Nie wyrzucił go jakby, o. Dobra, tu mamy znowu nasz gaz. I pod spodem też coś tam jest do wyciągnięcia. Okej, okay, czyli tu już mamy jakąś kolejną rzecz do wyciągnięcia. Czyli nie możemy sobie rozwalić całości. Bo wiecie, jak to wygląda. Jak mamy coś faktycznie wielkiego do wyciągnięcia, no to muszę jakby dostać się do tego miejsca od góry i porozwalać piętra wyżej i tak dalej. A jak nie mam nic takiego, to mógłbym sobie całą taką miejscówkę wziąć, zawalić na sam dół i jakby olać wszystko, co jest wyżej, nie? A tak to muszę faktycznie pięterko po pięterku wszystko tutaj rozwalać, usuwać, niszczyć i tak dalej. Dobra, na ten moment tak mnie ciekawi, czy stanąłem w takim miejscu samochodem. Chyba stoję w takim miejscu, że nic z tego nie będzie, żeby sobie tak po prostu rzeczy wyrzucić, nie? Bo myślałem, że może gdzieś tam się tak wychylę stąd i sobie rzucę rzeczy do auta. Ale chyba to nam nie przejdzie. Albo jednak, może? Jednak przeszło, dobra. Czyli to mamy na pewno dużo rzeczów. Tu coś mamy. A tu mamy prąd do wyłączenia. Tada! I już mamy wyłączony prąd. Gicior. To jest zarąbiście wielka maszyneria. Czekajcie, bo to jest pod... którym przyciskiem to było? Pod U? Pod U, o właśnie. Zeskanuj coś. No to jak? Aha, to mi daje takie info, a to wielgachne. Jest, skana... żelazo, miedź, olej, złoto. I tutaj tak samo, żelazo, miedź, olej, złoto. No tu na pewno... 4 kilo złota jest potrzebne na przejście całej misji tej najwyższopoziomowej. Zbiorniki gazu 1 na 10. Złoto, stal niskostopowa, metalowy regał. No, nie ma lekko, nie ma lekko. Olej, 400 kilo oleju, kwas i nafta. Fotel kapitański, elektryczna skrzynka, moduł mostka i pralka. Pralka mi się podoba. Pralka to jest ten przedmiot, który na pewno sobie zdobędziemy. Dobra, tu coś jest z tą rurą. Czy ja mogę to tak... Aha, to tak nie działa. To są aluminiowe rury i sobie ich nie mogę tak po prostu ten rozwalać. Już myślałem. Już myślałem, że będzie fajno. Czyli, że przywalimy raz, dwa. No ale z drugiej strony głupio by było, jakbyśmy teraz wysadzili pół statku, bo nie stoimy jakoś super mega z hajsem. I jak coś teraz rozwalimy, to możemy skończyć bez hajsu i bez statku. I bez jakby części do zakończenia misji, nie? Tu są rzeczy. Nafta 125 kg, plastik 150, miedź, stal wysokostopowa. No są itemsy, są, tylko trzeba pochodzić i pozbierać. Ten fotel kapitański, to on musi być gdzieś chyba na górze. Ooo! A to ciekawa miejscowa. Tu będzie dużo oleju na pewno. O! A nie, dobra. Nie jest wszystko. Ale tu nie ma nic nad tym. No i patrzcie. Tu jak to ładnie odetniemy. Tu odetniemy. I dostaniemy się tak. Dostaniemy się tak. To od razu też to. Jest. Okej, okay, udało się. Teraz górą.
tu. Tu i teraz tam się nie dostaniemy. Musiałbym ściany tam rozwalać. A w tym momencie dosłownie mi się nie chce. Tak, jestem leniwy, nie chce mi się. A co to blokuje? Ta ściana tu z tyłu. Ożywy bezczelne gady. Dawać. No! To jest za ciężkie. Serio przeciążyłem postać? Dobra. No ale to już nie powinno teraz przeszkadzać, tak? No jeszcze wyżej. Czekaj tam. Wyskoczymy tak? Nie. Ha! Dał radę? No, szczerze wam powiem, bardzo mocno się tego nie spodziewałem, że to zadziała. To było jedno z większych zaskoczeń jak na razie. Po powrocie do tej gry. Dobra. A to jakbym chciał wyciągnąć? On nie jest jeszcze do końca odblokowany nawet, więc to już w ogóle nie ma szans. No ale dobra, to już wiem mniej więcej, co tutaj było. Tu, żeby się dostać do tego dołu, to by było fajnie. Tu jest mnóstwo śmieciachów. To jest ciężkie. No to się nie dziwię. Ale duże rzeczy tam są. No i pięknie. Statek w oddali? A nie pamiętam, czy tak było, że sobie tak pływały statki. Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że chyba tego wcześniej nie było. Dobra, ta miejscówka jest nie dość, że pod prądem, to jeszcze ma ten gaz. Ta miejscówka nie wygląda bezpiecznie. Dobra, tu nic nie ma. Myślałem, że może tu będzie, wiecie, jakiś włącznik czy wyłącznik tego prądu czy gazu. Ta strona też odpada. Tutaj idą te rury. Tu idą na dół, tu idą na dół, tu idą do środka. Aha, i do środka idzie tu. Dobra. Na górze coś. Też nic. Plastik, plastik, plastik is fantastic. O nie, te kominy, to wszystko to się strasznie kijowo rozbiera. A przynajmniej ja nigdy nie lubię tego rozbierać. Weźmy, rozwalmy tutaj na bezczela drzwi. No i pięknie. Poszły drzwi. Dużo rzeczów, dużo rzeczów, dużo rzeczów. Aha, i to jest już do góry w tym kominie. Czy gra mnie właśnie... Tak. Tak, gra mnie właśnie wykiwała. Kliknij, jeśli utknąłeś. Kliknij, jeśli utknąłeś, jest bardzo potrzebnym przyciskiem w tej grze, jak widać. Dobra, to zrobimy sobie taki myk, że ja sobie mniej więcej tam gdzieś wrócę pod tamto miejsce i zaraz do was wracam i sobie zrobię jeszcze inne rzeczy w międzyczasie. Że sytwu. Ok, lecimy dalej. Kwestia wygląda tak, że myślę, że weźmiemy się po prostu za te rzeczy po kolei, bo w tym momencie już mamy mniej więcej obczajone, no i statek jest bardzo skomplikowany pod względem wykorzystania tutaj jakichkolwiek tam, wiecie, właśnie elementów otoczenia czy czegokolwiek takiego, żeby sobie ułatwić na zasadzie zebrania tylko tam części przedmiotów czy coś takiego. Raczej wymusza na nas zebranie jakby wszystkiego tutaj i ogarnianie sobie po kolei, więc no cóż, skoro mamy praktycznie to wymuszone, to co? No to bierzemy się do roboty, nie? Co najwyżej jeszcze moglibyśmy znaleźć kajutę kapitańską, ale to myślę, że za chwilę. Na razie spróbujemy sobie ogarnąć tą miejscówkę, przy czym spróbujemy ją tak ogarnąć, żeby jak najmniej chodzić po tych po schodkach, po drabince, bo widzieliście, że drabinka się zacinała, nie?
to spróbujemy po prostu poodcinać to wszystko i pozbyć się tych elementów tak, żeby... Dobra, już myślałem, że może się włączyło radio, bo taka muzyka taka wydawała mi się, że idą dwie różne. Ale widzę, że nie. Dobra, no to co? Możemy już ten? Piąteczka? Bier to, panie! Jak tylko możesz, to bier. Dobra. Tutaj i drabinkę odcinamy. Żeby nam drabinka nie przeszkadzała w niczym. Dobra, ale tu mamy wszystko podcinane, to już możemy sobie zejść niżej. Znowu drabinka. I raz, i dwa, i trzy, i cztery. Pięknie. Tutaj skrzyneczka. A tu jest jeszcze do odcięcia. Aha. No i pięknie. No i teraz szóstka, piątka. Cały czas mi się to myli. No i tu mamy poodcinane od wewnątrz. Czyli te schody jeszcze pewnie uniemożliwiają zabranie tego. Bo także jak odciąłem... Nie. Też myślałem, że jak odetnę, wiecie, górę i dół, to się, że się całe schody rozsypują, ale widzę, że to tak nie działało. Niestety to tak nie działało. A fajnie by było. Nie obraziłbym się. Dobra, to. I... A to, gdzie jeszcze te schody się... Już się nie trzymają, okej. Dobra, już myślałem, że mi się jeszcze te schody zblokowały, ale widzę, że nie. Dobra. I będziemy mieli komin. Komin pozbyty. Oj! Ale dobra, spadło na dół. Spadło na dół, jest git. Zahaczyłem barierkę wyrzucając. Czyli tutaj właściwie chyba, poza tym małym kominem tutaj jeszcze, to nie mamy jakichś takich rzeczy, o które bym musiał zadbać, nie? Czyli cały ten tutaj rozgardiaszek można by rozwalić aż do piętra niżej. Nie wyskoczymy, tak? Drabinę sobie rozwaliłem. Genialnie. Dam radę zrobić taki myk. Czekajcie. Zrobimy tak i zrobimy tak. Okej, okay, zadziałało. Tu nie musiałbym jakby rozwalać, wiecie, góry tego tutaj. Tylko zawalić to sobie całe od razu na dół. To by mogło się fajnie sprawdzić. Bo to pięterko spokojnie mogę rozwalić. I wydaje mi się, że nawet pięterko niżej spokojnie mogę rozwalić. Czyli jakby odciąć to w tym miejscu od dalszej części. O, dobra. Tu jednak nie ma tak łatwo. Tutaj są jakieś rzeczy, jakieś elemenciaki tutaj są. Ale... Cały czas nie widzę, gdzie niby miałby być ten gaz. Gdzie miałoby być jakieś pokrętełko, czy coś w tym stylu. Wiecie, żeby się tych rzeczy zacząć tutaj pozbywać. Szczególnie tego syszącego dźwięku, który mnie mega irytuje. Kibelek. Łóżko! W poprzedniej misji potrzebowałem łóżko. Zagrożenie parowe. Właśnie, na ogromnych statkach można znaleźć rury parowe. Niszczenie ich aktywuje wyciek gorącej pary, która zablokuje przejście. Żeby do tego nie doszło, musisz najpierw wyłączyć boiler. Wciśnij E, aby wyłączyć. Trzymaj spację, aby kontynuować. Ok. Czyli to jest ten cały boiler. Dobra. To teraz kumam czacze. Musimy znajdować takie boilery na całym statku. No i je wyłączać, tak? Bo podejrzewam, że no na spokojnie taki statek to takich boilerów to ma więcej niż jeden. Dziwne by było, gdyby tylko jeden boiler był na takim statku. Ale jeszcze myślę, że fajnie by było znaleźć... O, już słychać kolejne, nie? Już słychać kolejną parę. Tu nic nie ma w tym pomieszczeniu, nie. Tu to pomieszczonko. Tutaj miotła, kibelki. Spoko, tak sobie chodzimy i zbieramy kibelki do rąk, nie? To jest hicior. Dobra, mamy prunt. Wow, gra zapisana. Była za cienka przy zapisie. Mamy prunt, więc jest ok. Prąd ogarnięty.
Para numer 1 ogarnięta. Co jeszcze mamy? Kurczę, nie zapisałem sobie, w którym momencie zatrzymywałem grę. Bo sobie zapisuję, wiecie, zacząłem ostatnio na kartkach zapisywać minuty, w których zatrzymałem odcinek i wtedy dużo prościej mi się montuje. Nie muszę dokładnie szukać i przeglądać jakby całego odcinka, żeby znaleźć momenty, które trzeba wyciąć, że tam jest, wiecie, przejście czy coś do grania, do załatwienia. Tylko właśnie idzie to dużo szybciej, bo już mam zapisane jakby, które momenty, na których momentach muszę się skupić, nie? Okej, okay, tu ewidentnie jest całe pomieszczenie, którym trzeba by się zająć. A tu coś? Nie, tu jest para. To zaraz będziemy tamtędy szli. Ogarniali tam parę. O co tam chodzi z tą parą? Gdzie to ona nas zaprowadzi? Gaz. Zawór jest zamknięty. No właśnie. Teraz to powoduje, że tu nam gaz na pewno nie wyleci w powietrze. Na pewno tu nie wylecimy w powietrze ze względu na gaz, no ale. Tu rura prowadzi do tyłu i do góry. Do góry czy nie do góry? No, do góry no to raczej do niczego nie prowadzi. Tu prowadzi do tyłu i na dół, a tu prowadzi też na dół. Dobra, i tu prowadzi na dół, na dół. Dobrze mi się wydawało, że już gdzieś widziałem taki piecyk. No to wszystko jasne. Dobra, czyli para załatwiona, czyli teraz prąd. Prąd, 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 prąd. Prądzicho. No tu ewidentnie wszystko jest poblokowane przez ten prąd. Także to nie jest taki prosty temat. Znaleźć, gdzie tutaj jest ten prąd. Tu nie. Tu nie. Niżej? No, nie za bardzo bym powiedział. No raczej jakby był tu, to by tu nie można było rozwalać. Plastik. Papier, papier, plastik. Plastik, papier. No nie, no. Tu nie ma. Ewidentnie tu nie ma. Ewidentnie. Dobra. Czyli tak, czyli jest tu. To pomieszczonko całe. To pomieszczonko całe. Tu na górze nie ma nic. No nie! A tu jest drabinka. Już myślałem, że będę musiał dylać całe naokoło, ale nie. Na szczęście nie ma aż tak źle. Czekajcie, bo tu powinny być jeszcze kable. Skoro jest prąd, to powinny być gdzieś kable od prądu, nie? Ale tu nawet kabli nie ma. Tu jest, tu nie ma. Tam jest prąd. Co, od góry? Spróbujmy się tu dostać od góry. A od góry nic nie jest poblokowane. To czekajcie, gdzie są te drzwi? Wait. Bez młota nie robota. Raz, dwa, trzy, cztery. Młot w ruch. Okej, okay, zaraz tu naprzeciwko. Czyli zaraz tu. I jest prąd? Pewnie, że jest prąd. Dalej jest prąd. Zaraz się wkurzę i wezmę i po prostu rozpinkolę to wszystko. I tyle będzie z tego prądu. Że użyję ładunków wybuchowych i nieważne co tam jest w środku, to już nie zostanie. No i spadłem. Genialnie.
Trafi? Chyba trafi. Dobra. Lecimy z tym, bo ja po prostu tutaj się zacząłem, zaciąłem się na tym, nie? Nie zacząłem coś robić, tylko się na tym całkowicie po prostu zaciąłem. Tu wszędzie prąd jest. Tu nie ma prądu. Tu jest. Tutaj nic nawet nie trzyma. Tu jest prąd. Tu nie ma, ale to mi nic nie daje. O, ta miejscówka też mi nic nie... Au! Au! To zabolało. Serio nie ma tu nigdzie nic. Zero. Tu jest coś jeszcze z prądem. Do góry. Tutaj było. I tutaj to prowadziło do góry. Zawór jest zamknięty. Dobra. Dobra, pozbierajmy te rzeczy, bo tutaj się napinkolone jest. Ktoś nam tu naśmiecił. Czy to właśnie zniknął tam ten prąd, czy nie? Nie zniknął. Patrzcie, cały czas to jest pod prądem. Czyli faktycznie gdzieś tu w środeczku musi być. No, tej ściany ewidentnie się nie da rozwalić. Tego się nie da. Nawet tu tył nas blokuje, nie? Tu też się nie da, nie ma szans. Tu od spodu... Też to wszystko jest poblokowane. No powiem tak, zaskoczyło mnie to, bo nie sądziłem, że spotkam się z takimi problemami. Kiedyś bardzo dobrze wiedziałem, jak je rozwiązać, nie? A teraz to już tak nie za bardzo. Chyba, że pod prądem jest ze względu na ten element. Upnijmy tu zawór. I tutaj. Ale to chyba tak nie działa w ogóle, nie? Pod prądem to pod prądem, to jest inna kategoria. Ajajaj. No nic. To zostawię na razie, dobra. Koniec, bo się nad tym strasznie zaczęliśmy rozczulać. A to nie o to ho. Dobra, tu w środku udało nam się ogarnąć wejście i nawet wyłączenie gazu, prądu. To nam fajno wyszło, fajno. Genialnie. A później będę chodził po całym tym statku i szukał tych wszystkich właśnie takich, wiecie, odrzuconych skrzynek, bo w nich mogą być przedmioty, które mi się przydadzą, nie? Na sam koniec, jak będziemy podsumowywać ten... podsumowywać statek, żeby dostać za niego full nagrodę, nie? To później będę za taką każdą skrzyneczką po prostu dylał gdzieś po całej mapie. I... Nie chcę mnie się. Raz, dwa, trzy. Nie ma barierki. No i pięknie. Widzicie? Bez barierki dużo prościej. Bez barierki dużo prościej. Dobra, co mi to pokazuje znowu? Znowu za światełkiem. Kolejna gra, gdzie światło ma nas prowadzić. No i co? No i w tym momencie na kanale chciałbym sobie tego Ship Graveyarda gdzieś tam jakieś kilka odcineczków. Zobaczymy, jak to będzie, czy będzie wam się podobało, czy nie. Czy będziecie chcieli zobaczyć kilka takich rozwałek, czy nie za bardzo. Kilka. No w sumie jeden taki statek rozwalić to jest dobrych kilka godzin, więc swoje to zajmie. Bo te kolosalne statki, czyli tak jak ten, no to już jest ogromne, nie? Te początkowe statki, no to było takie, a coś się tam rozwali, coś się tam znajdzie, zaraz będzie koniec. A tutaj to już tak nie działa, nie? Tu jednak
trzeba trochę czasu i uwagi poświęcić na taki stateczek, żeby za niego ten hajs zebrać. Szczególnie, że bez tych misji, bez tych kontraktów faktycznie, to kasa za te statki jest strasznie biedna, nie? To wcale nie jest dobry hajs za taki stateczek. Gdzieś tam za ten złom, za to wszystko, bo to tutaj kosztuje tyle co nic. Jak tam kilogram złomu jest za grosz, nie? No to... No, za tego centa. I dobra. Tu mamy. Tu możemy wyłączyć gaz. Miejmy nadzieję, że nigdzie gdzieś nam tam nie pierdyknie, że nie będzie później sytuacji takiej, że a, chyba tu wyłączyłem. Puch. Jak w tym memie. Błach. No i koniec. I tyle nam zostanie. Ładunki. Nie, żadne mi tu ładunki. Ja tu chcę wskoczyć do góry. A nie wysadzać jakimiś ładunkami. Ziomek. To nie w tą stronę. Złoto zebraliśmy. Serio? Z czegoś wpadło złoto? Tu powinny być te kapitańskie kajuty i tak dalej. Metalowy regał 28 na 40. Trochę tego zostało. No i co? No i jesteśmy jakby na dachu świata w tym momencie, czyli w najwyższym punkcie. No i albo od tego miejsca biorę się za rozkładanie. Teraz już faktycznie tak całego statku. No w sumie nie ma innego albo. Po prostu od tego miejsca biorę się za rozkładanie całego statku. No i gdzie się tu teraz przebić? Spróbujmy się przebić przynajmniej tu na początek. Mhm. To było sensowne bardzo. Tu się możemy przebić. Serio? To taka trochę niespodzianka. Okej. I tutaj raz, dwa, trzy, cztery. Rozwalamy ścianę. Wow, ale się posypała reszta. Raz, dwa, trzy, cztery. Prądzik. No i gicior. Patrzcie, ile my już tutaj na szybko zrobiliśmy. No i dobra, no i biorąc pod uwagę, że tu w takim razie jest niewiele, tak summa summarum, jakby to opisał. Czyli gdzieś tam te cenniejsze rzeczy zebrałem. O, czekajcie, dobra, jeszcze to pomieszczonko i będziemy... Będzie to, o czym chcę wam powiedzieć. Okej, okay, i cenniejsze rzeczy zebrane, gdzieś tam zostały jakieś kable, rurki, ten. Ale to wszystko powinno odpaść w momencie, kiedy ja rozwalę całe to pięterko, nie? Więc kwestia jest taka, że to piętro też jest całe jakby ogarnięte. Więc zostaje to piętro. Gdzie to piętro miało tutaj gaz. Tu były jakieś śmieci, pierdółki. Też jest ogarnięte. Więc zostaje piętro niżej. Które jeszcze jest do ogarnięcia. Tu coś jeszcze na ścianach. Obrazki, głośniki, coś ten. Później już tutaj nie wrócimy. Jak już czegoś teraz zapomnimy, spartolimy, to już będzie po... Bo tutaj działa najpotężniejsza siła we wszechświecie, czyli grawitacja. I właśnie myślę, jakbym rozwalił dokładnie ten poziom, po którym się teraz poruszamy, to mógłbym na tym najlepiej wyjść. Jeśli chodzi o czasowe zniszczenie tej miejscówki. Ale jest jeszcze ten poziom. No i tutaj... Bieda. Bida, 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 bida. Tak samo nic nie ma, nie? Na tym poziomie. Poza pralkami.
Pralkami i umywalkami, nie? Tego ci u nas dostatek. Pralek i umywalek ci u nas dostatek. Dobra, no to co? No to w sumie to piętro mógłbym tak samo rozwalić. Nie powinno tu nic przeszkadzać. A jakbym jeszcze zszedł niżej? To piętro. No to już jest takie piętro, wiecie, na równi z tym, co jest tam po prawej. Więc tu już jest grubo. Tu już jest pomieszczenie, do którego nie mogę wejść. Nie do góry, tylko na dole. Jakby tu bardziej w tą. O właśnie. To pomieszczonko chciałem sprawdzić. Tutaj są instrukcje, jak gdzieś się dostać. Metalowe szafki, regały. Dobra. Zbiornik gazu 9 na 10. Dobra. No ale na ten moment tak, pozwiedzaliśmy sobie ten stateczek, popatrzyliśmy co gdzie tu jest, jak to wygląda, za co się trzeba zabrać, co trzeba zburzyć i tak dalej. Ja myślę, że gdzieś tam w międzyczasie, jak będę miał chwilkę, to sobie coś tutaj jeszcze poklikam, poburzę, porozwalam. Jak nie, to sobie nagram Seven Isiki czy coś. No i w każdym razie na ten moment byśmy kończyli. I do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcineczku, gdzie będziemy sobie dalej się bawić z tym statkiem. Albo w sumie po co to nagrywać poza nagraniem? Będę was dręczył tą grą. Może się wam spodoba. Tymczasem Borym Lasem. Dzięki wielkie za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia. Do następnego. Z tej strony był niepopularny, to jest Ship Graveyard Simulator 2. No a statek, który mamy w tym momencie... O, odbierz kontrakt w komputerze. Już mamy kontrakt wypełniony, ten drugi. Pralka, moduł Moska, elektryczna skrzynka i fotel kapitański. Zarąbiście. A stateczek, który mamy w tym momencie, nie wiem jak się zwie. Widzieliście na początku. I będzie pewnie w tytule. Nara!